ho, ho! Merry Christmas, everyone! Właśnie, co dostać od Mikołaja? Już zaraz piszemy listy, zaraz są Mikołajki, trzeba wysłać nasze listy. Ale właśnie, co kupić tancerzowi? Co kupić tancerce? Co kupić baletnicy? Co kupić hip-hopownicy? Co kupić jazzownicy? I z tym oto pytaniem dręczy się cały świat. Ale słuchajcie, Mikołajowa Nina powraca tutaj i ma listę rzeczy, które można sobie zażyczyć od świętego Mikołaja. Mikołaju polecam obejrzeć ten film dla osób, które tańczą. Fajne rzeczy tutaj sobie wytańczą. Chciałam sobie zrymować. Nie chcę tutaj się skupiać na takich rzeczach, jakie wiecie, na przykład, nie wiem, kubek, świeczka. Te rzeczy na końcu będą, ale jednak dużo jest takich rzeczy na internecie, więc stwierdziłam, że czemuż by nie zrobić coś, co się przyda tancerzom. A więc bez przedłużania zaczynamy. Podzieliłam wszystkie rzeczy na różne kategorie, tak? I zaczniemy od kategorii niematerialne rzeczy. Jak myślicie, co to może być? Uwaga! I pierwsza rzecz, warsztaty taneczne. Druga rzecz, sesja zdjęciowa. Może te osoby się nie przyznają, no ale błagam was, każdy chciałby zrobić sesję zdjęciową sobie i mieć sesję zdjęciową do swojego portfolio. Trzecia rzecz, może trochę dziwna, ale jest to spotkanie z dietetykiem. Nawet nie zdajecie sobie sprawy, jak bardzo ważne jest żywienie w sporcie. Spotkanie z psychologiem. Zawód tancerza jest to ciężki zawód. Ja nie mówię tutaj o psychologu taki, który wiecie, będzie was pokonywał z depresji, ale taki po prostu na przykład psycholog, taki bardziej mentor, można powiedzieć, takie spotkanie z mentorem, który będzie motywował, który może na przykład powiedzieć, co jeśli kontuzja, co się stanie. Trening motoryczny jest u Beaty Nawrot, Train Like Dancer. Bardzo, ale to bardzo polecam. Jest to osoba, która naprawdę mocno się zna i pokazuje różne ćwiczenia dla tancerzy, wzmacnianie, takie pilates, takie rzeczy. I powiem wam, ja byłam na jednym treningu i widzę już takie rezultaty, takie po prostu efekty widzę. To z tego, jak po prostu trzymam korpus, trzymam moje ciało tak w rysach, bardzo ważne jest, bo słuchajcie, tancerze no ciałem zarabiają, więc jakby no warto dbać o to ciało, żeby chociaż przynajmniej w późniejszych czasach mieć mniejsze te wszystkie kontuzje i lepiej się po prostu czuć i jak najdłużej tańczyć. Kolejna rzecz, może nie tylko dla tancerzy, ale dużo osób na pewno by chciało karet na siłownię, sobie tak poćwiczyć, pozmacniać swoje ciało, czemuż by nie? Bilet na spektakl. Teraz w tych czasach, gdzie teatry są zamknięte, to nie wiadomo jak to będzie, ale słuchajcie, są spektakle online. Ale słuchajcie, takie spektakle online to jest też taka fajna rzecz, ponieważ możemy obejrzeć kompletnie z drugiego końca świata jakiś spektakl, jakiś teatr, więc to też jest fajny pomysł, słuchajcie. Bon na masaż. Jakbym poszła na taki masaż, zrobiliby mi taki masaż, to po prostu... O Jezu, to jest też się tyczy nawet takich normalnych osób. Jeszcze tak rozluźnić, o, takie spa. Kolejną rzeczą może bardziej dla dziewczyn jest to bon do kosmetyczki, paznokcie, żeby sobie zrobić manicure. I teraz bardziej rzeczy takie, które też się przydadzą osobom, które nie tańczą, czyli Spotify i Netflix. Słuchajcie, Netflix teraz w panujących czasach jest oblegany. Po prostu tam są takie, tyle seriali. I Spotify, no słuchajcie, no... Jednak no, ja kocham Spotify'a, ja jestem w ogóle taką fanką Spotify'a, jak się nudzę, jak jadę pociągiem, jak jadę autobusem, metrem, zawsze Spotify i tam wszystkie playlisty po prostu mam na każdy mój mood, na wesoło, na smutno, na jakieś nostalgie. I teraz przechodzimy do odzieży, do butów, słuchajcie. Po pierwsze, ocieplacze Bloch, ocieplacze, szuracze, jak kto woli. Po prostu wszyscy się mnie pytają, gdzie kupiłam te szuracze, gdzie kupiłam te ocieplacze, gdzie wszyscy chodzą u nas. Wyglądają na tak, Bloch Store Warszawa, bardzo, ale to bardzo polecam. No i wiecie, puenty, te jazzówki, jakieś heelsy. Teraz niektórzy może powiedzą, oszalała. No ja wiem, że skarpetki, słuchajcie, kupuje się bardziej osobom, które tak, no nie wiemy co kupić, ale takie skarpetki na przykład z Nike'a. Jak ja bym takie chciała z Nike, te białe takie, co mają takie Nike. Przechodzimy teraz do spodni, do takich dolnych ciuszków. Przede wszystkim ocieplacze. Bardzo polecam sklep. Słuchajcie, link dam w opisie. Takie przepiękne ocieplacze. Ja o tym mówiłam już na moim vlogu jednym. Po prostu ja się zakochałam, one są tak wygodne. I tutaj podepniemy jeszcze takie spodnie, leginsy, dresy, takie wiecie rzeczy. Polecam zajrzeć na Allegro, tam naprawdę są tanie i bardzo fajne leginsy. Kolejna rzecz, strój baletowy, tuniczki, no po prostu no...
to jest potrzebne, w tym się ćwiczy, co nie? Ale one są śliczne, takie jest różne rodzaje, takie są różne wybory, że po prostu polecam zajrzeć. Do tej kategorii jeszcze możemy podpiąć piżamy. Ja bardzo chcę dostać piżamy na święta, bo jednak okej, w domu jak śpisz, to możesz spać sobie w jakiś bluzce, w jakichś spodenkach po prostu z szafy. Ale na przykład do kogoś idziesz, albo na przykład, słuchajcie, wyobraź sobie tak, jest właśnie po Wigilii, przebierasz się taką piżamkę, bierzesz taką gorącą czekoladę w takim kubku świątecznym i oglądasz Kevina sam w domu albo w Nowym Jorku z rodzinką i tak jest przyjemnie, taka miła atmosfera, no po prostu coś wspaniałego. I do tego podepniemy jeszcze takie comfy. Nie wiem, czy wiecie, to tak się, tak to w ogóle wygląda. Ja to mam i ja po prostu kocham. Na trzecie jakby ja w tym mogę chodzić, ja w tym mogę spać. No wszystko. I jest takie to ciepłe i takie wygodne, że ja na pewno to zabieram do rodziny na Wigilię. Ja później po Wigilii ja to zakładam. Gorąca herbatka albo jakieś kakałko i oglądanie Kevina albo po prostu rozmawianie z rodziną. No po prostu must have kochani, must have. Przechodzimy do kategorii biżuteria i rzeczy do włosów. I pierwsza rzecz, wszystkie rzeczy do zrobienia koka. Jak zrobić koka? Tutaj Wam wyświetlę filmik. Czyli tak, jakieś sieteczka, harnakle, szpilki, wsówki, jakieś tam do włosów, wszystko. Taki na przykład zestaw zrobić do zrobienia koka, na pewno takie małe baletnice by się ucieszyły. Kolejną rzeczą, czyli właśnie biżuteria, no to wiecie, kolczyki, takie, jakiś taki minimalistyczny naszyjnik, albo właśnie jakoś taki pierścionek. I jeszcze tutaj możemy podpiąć jakieś gumki, jakieś scrunchie, albo te takie klipsy, te takie na włosy, jakieś opaski, wiecie, wszystkie takie jakieś takie rzeczy do włosów. I teraz kolejna kategoria, czyli coś do ćwiczeń. Słuchajcie, te rzeczy, dużo osób tego nie ma. Guma do ćwiczeń, do ćwiczenia stóp, albo te takie małe, do ćwiczeń w ogóle nóg. No po prostu kocham nad życie. To takie efekty daje, słuchajcie, jak się z tym ćwiczy. Bardzo, ale to bardzo polecam. Tak samo ciężarki do nóg, rolery, wszystkie. Słuchajcie, wiecie, jak ważne jest rolowanie ciała? To daje taką regenerację i naprawdę rolery i wszystkie te takie piłeczki golfowe. Pierwsza golfowa kosztuje 5 zł, a na przykład takiego boksa właśnie takich wszystkich jakichś prezentów, taką piłeczkę golfową dać, to jest taki wisienka na torcie, bo po prostu tą piłeczką golfową można zrobić wszystko, wymasować wszystko, i ręce, i uda, i jakieś łydkę, i stopy. Mówię, piłeczka golfowa, wisienka na torcie. Mata do ćwiczeń, ja właśnie sobie zakupiłam moją matę ostatnio na Allegro, kosztowała 50-40 zł. Kolejna rzecz, plecaki, torby, ale tutaj też mówię o normalnych osobach, które nie ćwiczą, no jednak każdy by chciał dostać na przykład taką torebkę, nie wiem, z jakiejś supermarki, Louis Vuitton, Coco Chanel, Gucci, no po prostu marzenie. Może nie moje, ale na pewno kogoś tam marzenie jest. Kosmetyczka. No i skoro ta kosmetyczka, to przechodzimy do następnej kategorii, kosmetyki i pędzle. To na pewno się przyda nie tylko tancerzom, którzy jeżdżą na jakieś zawody, którzy występują w teatrach. Zestaw pędzli można znaleźć za niewielką cenę. Kolejna rzecz, czyli książki. Książki, słuchajcie, książki polecam. Fit przepisów baletnicy z przepisami bardzo. Polecam na przykład teraz dla osób, które zaczynają dopiero swoją przygodę z tańcem. Simply Dancer opublikowała w sumie trochę już dawno swoją książkę odnośnie właśnie tańca. Tak samo na przykład Misty Copeland. Ja dostałam właśnie swoją książkę Misty Copeland pod choinkę. Polecam kupić na przykład jakiś słodki notatnik, pamiętnik, żeby można sobie na przykład notować takie różne rzeczy. Ja na przykład notuję nasze improve ourselves, jakieś różne wyzwania, jakieś cytaty motywujące, jakieś moje cele, albo kalendarz na 2021 rok. No bo w sumie już zaraz 2021, mam nadzieję, że ten rok będzie lepszy, chyba każdy tak myśli i każdy ma taką nadzieję. Teraz przechodzimy do kategorii rzeczy droższe, ale słuchajcie, to jest tak cenne. Na przykład, ja nie mówię tutaj o AirPodsach, ale mówię po prostu o słuchawkach bezprzewodowych. Słuchajcie, one uratowały mnie na Mistrzostwach Polski. Ja w sumie nie wyobrażam życia bez tych słuchawek. Jakby ja ćwiczę w nich, rozgrzewam się, ja biegam w nich, ja chodzę w nich, ja w ogóle sprzątam, można wszystko w nich robić i nie jesteś ograniczony tym kablem i telefonem i tak chodzisz wszędzie z tym telefonem. Nie, po prostu zakładasz słuchawki, odchodzisz 5 metrów dalej i tańczysz. Tak samo druga rzecz, czyli głośnik. Głośniki każdemu się
każdemu się na pewno sprawdzą, nawet takie malutkie z JBL-a. I ostatnią kategorią, takie pierdołki można powiedzieć, czyli takie rzeczy, które no w każdym filmiku, jeśli możecie znaleźć, czyli na przykład kubek, świeczka zapachowa, Boże, ale takie piękne świeczki zapachowe, to ja bym taką chciała dostać jedną, naprawdę. Takie właśnie na przykład jakiś tam cynamon, takie goździki, pierniki, och, ale na przykład też maseczki, no bo wiecie, jednak koronawirus, jednak na przykład fajnie zabłysnąć jakąś maseczką ładną, a nie taką niebieską, zwykłą, to taki dodatek do naszego looku. Ładowarka, wiecie jak często ludzie gubią ładowarki? Ładowarki też się często niszczą, ładowarka super rzecz. I kolejną rzeczą powerbanki, no słuchajcie, no ta też się sprawdzi na 100%. Wiecie, jesteście w pociągu, nagle wam się rozładowuje telefon i co? I co? No nie macie kontaktu ze światem. On mi tyle razy mi uratował życie, naprawdę, nawet chociaż te 20% podładował, to chociaż to mi starczyło na jakieś godzinę, żebym mogła chociaż skontaktować się z rodzicami, halo, żyję. I wiem, że teraz dużo osób powie, że Nina, co ty gadasz, że słodycze są super, ale no, zdrowe przekąski też są super, okej? Okay? I trzeba, wystarczy się tylko do nich przekonać, okej? Okay? Kolejną rzeczą jest termofor, kolejną rzeczą jest na przykład bidon. Kiedyś było wielkie wow na te wszystkie te takie, jak było to Vasco Girl, te bidony. Ja nie wiem jak one się nazywają, ja akurat ich nie mam, ale podobno są bardzo dobre. Taki bidon, super rzecz, ażbym wyjęła go i sobie tak wzięła i wypiła. I kolejną rzeczą są to LEDy. Boże, każdy by chyba chciał mieć LEDy, ja też bym chciała mieć LEDy i chyba sobie je sprezentuję. Albo ten projektor gwiazd z AliExpress podobno jest bardzo fajny, wszyscy polecają. Ale jeśli ktoś się boi, bo wiecie, na AliExpress też to tak szybko nie dochodzi, można te, na pewno zakupić jeszcze na Allegro takie te wszystkie LEDy, te wszystkie projektory. Kolejną rzeczą może być taki zwyczajny projektor na ścianę do oglądania filmów. Na pewno fanatycy filmów różnych i oglądania takich filmów na pewno by się wkręcili. Ostatnią rzeczą na dziś są to gry planszowe. Słuchajcie, no nie oszukujmy się, teraz spędzamy bardzo dużo godzin przed telefonami, przed ekranami, przed komputerami, przed telewizorami. No fajnie, tak kiedyś tak od czasu do czasu, na przykład w niedzielę sobie usiąść z rodziną i zagrać jakąś grę planszową. Piszcie w ogóle w komentarzach, jaką polecacie grę, bo ja naprawdę jestem bardzo ciekawa, bo ja mam parę gry, takie moje, takie bardzo fajne gry, ale z ty, no już jak się gra w nimi już, w niej już parę lat i już wszystko wiesz dosłownie, jak to się robi, to no czasami nie sprawia tak dużej przyjemności, jak jakaś nowa gra. Więc jeśli macie jakieś fajne nowe gry, to wpisujcie w komentarzu. Piszcie też, co wy byście chcieli dostać na święta. Może jakoś nawzajem się zainspirujemy. Ja wam bardzo dziękuję za dzisiejszy odcinek. Piszcie swoje listy do Mikołaja. Mikołaj na pewno bacznie was obserwuje, więc bądźcie grzeczni. Oglądajcie moje vlogmasy, bo dużo się dzieje, dużo się będzie działo, słuchajcie. I życzę wam miłych świąt, więc buziaki, pa pa. Wpadajcie na moje social media, tam jest mnie trochę więcej. I do zobaczenia w następnym odcinku. Pa pa!